Dziękujemy bardzo za to muzyczne rozpoczęcie naszego dzisiejszego spotkania. Szymon Ziółkowski trio, czyli Szymon Ziółkowski saksofon, Mateusz Kaszuba piano, Jan Wierzbicki kontrabas. Teraźniejszość i przyszłość polskiego jazzu. Pięknie zaczęli nasze dzisiejsze spotkanie, dzisiejszy wieczór. Do usłyszenia i do zobaczenia. A ja mówię Państwu dobry wieczór. Marta Perchuć-Burzyńska. Witam Państwa bardzo serdecznie na jubileuszowej gali ogłoszenia laureatów Nagrody Literackiej Miasta Stołecznego Warszawy. To już 15 raz, kiedy nagroda będzie przyznawana. Pierwszy raz wydarzyło się to w roku 2008, chociaż korzenie tej nagrody sięgają jeszcze czasów przedwojennych. Witam wszystkich Państwa, którzy zechcieli na własne uszy usłyszeć i na własne oczy zobaczyć tegorocznych laureatów, bo to zresztą kolejny raz, kiedy gala otwiera się na publiczność. Pozdrawiamy bulwary warszawskie oczywiście i wszystkich tam zgromadzonych. Witam także tych, którzy za pomocą zdobyczy techniki oglądają nasze spotkanie, naszą uroczystość za pomocą streamingu. Witam wszystkich czytelników, witam wszystkich autorów nominowanych, no i oczywiście tych, bez których nasza dzisiejsza uroczystość nie mogłaby się wydarzyć w tak pięknych okolicznościach nadwiślańskich, w tak pięknej scenerii, czyli władze miasta, przedstawicieli miasta, przewodniczącą Rady Miasta Stołecznego Warszawy Ewę Malinowską-Grupińską. Radną Miasta Stołecznego Warszawy i przewodniczącą Komisji Kultury i Promocji Agnieszkę Wyrwał. Radną Miasta Stołecznego Warszawy i wiceprzewodniczącą Komisji Kultury i Promocji Małgorzatę Zakrzewską. Witam dyrektora Biura Kultury Artura Jóźwika. Zastępczynię dyrektora Biura Kultury Izabelę Jasińską. No, gdyż organizatorem tej uroczystości, w ogóle nagrody, jest Miasto Stołeczne Warszawa, partnerem Dwutygodnik, patronem medialnym Onet, a galę zorganizowała Stołeczna Estrada. Proszę Państwa, Nagroda Literacka Miasta Stołecznego Warszawy to nagroda bardzo demokratyczna. Tytuły książek, kandydatek do nagród mogli zgłaszać od 1 grudnia tak naprawdę wszyscy. Czytelniczki i czytelnicy, przedstawiciele wydawnictw, księgarń i bibliotek. W tym roku kategorii jest 5. Proza, poezja, literatura dziecięca, książka o tematyce warszawskiej, kategoria debiutantka, czyli komiks i powieść graficzna i oczywiście dowiemy się także, kto w tym roku otrzyma tytuł warszawskiej twórczyni lub twórcy. Zwycięskie książki zostały wybrane spośród 15 nominowanych tytułów, które wyłoniło jury pod przewodnictwem Justyny Sobolewskiej. Justyna Sobolewska, krytyczka literacka, dziennikarka tygodnika Polityka. Wielkie brawa. W skład jury wchodzą również i są dzisiaj z nami Maciej Jakubowiak, sekretarz jury, krytyk literacki, eseista, pisarz, redaktor magazynu Dwutygodnik. Eliza Kącka, adiunktka na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, pisarka i recenzentka. Jarosław Klejnocki, poeta, pisarz, badacz literatury, dyrektor Muzeum Literatury imienia Adama Mickiewicza. Anna Kramek-Klicka, praktykująca polonistka, badaczka literatury polskiej XX i XXI wieku. Witamy. Agnieszka Sowińska, tłumaczka literatury, dziennikarka i recenzentka. Karolina Szymaniak, literaturoznawczyni, tłumaczka, redaktorka, pracowniczka Katedry Judaistyki Uniwersytetu Wrocławskiego, a także Żydowskiego Instytutu Historycznego. Już niebawem, proszę Państwa, wszystko będzie jasne i za chwilę dowiemy się, kto został tegorocznym laureatem lub laureatką, laureatami, laureatkami. Ale teraz jest czas, żebym oddała głos przewodniczącej Rady Miasta Stołecznego Warszawy Ewie Malinowskiej-Grupińskiej i dyrektorowi Biura Kultury Arturowi Jóźwikowi. Zapraszam na scenę.
Szanowni Państwo, witam serdecznie wszystkich. Bardzo przepraszam, że jeszcze przez chwilę będziecie musieli się poczekać na te najważniejsze informacje, no ale taki obyczaj, żebyśmy coś powiedzieli na początku. Więc chciałabym powitać przede wszystkim autorów, czytelników i oczywiście wydawców. Bardzo serdecznie witam członków jury, którzy w tym roku otrzymali jakąś niezwykle rekordową ilość książek. Jak słyszałam, było ich 700. Widzę, że Państwo kiwają głowami. Z roku na rok ta liczba się zwiększa. Ja się z tego ogromnie cieszę, bo to znaczy, że nagroda jest coraz bardziej rozpoznawalna wśród osób zainteresowanych literaturą i wśród autorów, co jest chyba dla mnie tutaj najważniejsze. Padło to już informacja, że to jest 15. edycja, że zaczęliśmy to w 2008 roku i przyznaję, że wtedy nie było to takie oczywiste, czy ta nagroda stanie się rozpoznawalna, czy wpisze się dobrze w krajobraz wielu przecież nagród, które mamy w Polsce, ale wydaje mi się, że jakoś sobie poradziliśmy. W tym roku, też to już zostało powiedziane, nowa kategoria, komiks. Pozwolę się skupić właśnie na tym temacie. Jako była redaktorka fantastyki i nowej fantastyki, a potem wieloletnia wydawczyni kultowych książek Henryka Jerzego Chmielewskiego, czyli Babcia Chmiela. Myślę, że Państwo wszyscy pamiętacie serię Tytus, Romek i Atomek. Mam do tej kategorii szczególny sentyment. Myślę, że to nie jest takie częste wśród krytyków literackich. W związku z tym pozwolę sobie skupić się właśnie na tym temacie. Nigdy nie zapomnę, proszę Państwa, no nie będę wymieniała, ile lat temu to było, kiedy odwiedziłam Angoulême. To jest miasto, w którym co roku odbywa się festiwal komiksu. Miałam wtedy przyjemność przeprowadzić wywiad z takim słynnym francuskim autorem Möbiusem dla fantastyki właśnie. Ale był to też taki moment, kiedy zrozumiałam, jak ważny jest to kierunek, jak ważny jest to gatunek. Myśmy wtedy w Polsce kojarzyli komiks wyłącznie z książką dla dzieci. We Francji zawsze komiks był traktowany bardzo poważnie i tego się tam nauczyłam i dlatego też bardzo się cieszę, że Nagroda Literacka otrzymuje nową kategorię. Pozwolą Państwo, że sięgnę, żeby Państwu przybliżyć ten gatunek i to, z czym się zmierzyło jury, do przykładu z tej debiutującej kategorii. Okazuje się, że wszystkie finałowe tematy poruszają bardzo ważne, trudne tematy i dotykają spraw najistotniejszych. Jakub Topor w pozycji Dziadostwo snuje opowieść o dojrzewaniu, o poszukiwaniu swojej drogi w życiu oraz o przyjaźni. Nie ma w tym komiksie, to jest nieduża książeczka czarno-biała, nie ma miejsca na górnolotne poematy, na ckliwe frazesy. Opisywany świat nie ma nałożonych żadnych filtrów. Autor przedstawia rzeczywistość dojrzewania w rodzimych blokowiskach w sposób karykaturalny. Jednocześnie postaci przedstawione w komiksie to charaktery, które młodzież z polskich miast spotyka na co dzień. Studenci kierunków artystycznych, kumple z osiedla, pary nieheteronormatywne, a wszystko to wymieszane w spójnej kreacji świata. Z jednej strony brutalny portret młodego pokolenia, z drugiej wycieczka autora po tropie absurdów życia codziennego. Kolejna finałowa pozycja to memuar graficzny Twarz, brzuch, głowa z tekstem Wandy Hagendorn i ilustracjami Oli Szmidy, odnoszący się do współczesnego postrzegania ciała kobiety. Bardzo, bardzo Państwu polecam ten komiks. Zrobił na mnie ogromne wrażenie. Pozwolicie Państwo, że w tym miejscu zacytuję fragment recenzji Olgi Wróbel z bloga o książkach Kurzojady. Jestem przekonana, że wiele z nas usłyszy w nim znajome nuty. Przyznam, że nie widziałam jeszcze tak dobrej, poważnej, odważnej, osobistej, a zarazem lekkiej, przystępnej książki o starzeniu się. Jest ono punktem wyjścia, ale memuar obejmuje wiele innych etapów kobiecości. Dzieciństwo z uniformizującym treningiem, świetne słowo, ukobiecenie,
pełnię młodości, zepsutą martwieniem się o wygląd ciała, poród, macierzyństwo. Myślę, że dla wielu z nas brzmi to dość znajomo. Tam jest też taki fragment, kiedy bohaterce ktoś zadaje pytanie, czy ma wnuki. A ona mówi, nie, wnuki, żadne wnuki. Proszę Państwa, mam trójkę. Trzeci komiks powstał w niezwykle szlachetnym celu i jest nieprawdopodobnie poruszający. To jest cegiełka na rzecz dzieci z chorobą nowotworową. Myślę, że wszyscy domyślamy się, jak trudna jest rozmowa z kimś, kogo dotyka taka choroba, a szczególnie, kiedy dotyczy to dziecka. Bohaterem tego komiksu jest dziecko. I tego arcytrudnego zadania podjęli się Boguś Janiszewski i Max Kowider i podpisuję się obiema rękami pod słowami Jolanty Czernieckiej-Siweckiej, prezeski Fundacja Iskierka, inicjatorki tego pomysłu. O wszystkim można i nawet powinno się rozmawiać, szczególnie z dziećmi, z młodzieżą. Rozmowa i wiedza ze szczyptą humoru oswajają lęk, a oswojony lęk może być przyjacielem, motorem do działania. Działania, które zmienią jakość życia. Jak widzicie więc Państwo, te trzy komiksy, o których mówię, to są dość poważne książki. Szanowni Państwo, przed nami najważniejsza część uroczystości. Za chwilę poznamy decyzję jury. Informacja pójdzie w świat. Czytelnicy, mam nadzieję, będą szukać nagrodzonych książek w księgarniach albo stołecznych bibliotekach. Poznają stworzonych przez Was bohaterów. Ale w związku z tym, że jesteśmy w dość szczególnym czasie i też w szczególnym miejscu, ponieważ jesteśmy przy Alei George'a Smitha Pattona, amerykańskiego generała, jednego z najzdolniejszych dowódców II wojny światowej, to chciałabym przypomnieć jego słowa, które troszkę się odnoszą do czego innego niż literatury. Powiedział on tak: prawdziwi bohaterowie to nie tacy, jakich znacie z książek. Każdy człowiek w tej armii odgrywa istotną rolę. Nigdy się nie poddawaj, nigdy nie myśl, że twoja praca się nie liczy. Każdy ma swoją robotę do spełnienia i musi ją wykonać. Wszyscy jesteście ogniwami tego wielkiego łańcucha. Myślę, że te jego słowa w dobie straszliwej wojny, która się toczy tuż przy naszych granicach, uświadamiają nam, jakimi jesteśmy szczęściarzami i mamy nadzieję, że nasi sąsiedzi niedługo też będą mogli być szczęśliwi. Bardzo dziękuję. Proszę o zabranie głosu pana dyrektora. Dzień dobry, szanowni państwo. Ja również bardzo serdecznie witam. Już zostało powiedziane, że to 15. jubileuszowa edycja Nagrody Literackiej, ale ona została reaktywowana decyzją Rady Miasta. Bardzo serdecznie jeszcze raz za to dziękuję. To nagroda, która ma rzeczywiście przedwojenne, bardzo bogate tradycje i jak widać udaje nam się ją kontynuować, a także rozwijać, ponieważ w tym roku rzeczywiście inaugurujemy nową kategorię, jaką jest komiks i powieść graficzna. Ale szanowni państwo, dzisiaj poznamy laureatów, laureatki w pięciu kategoriach, ale sama nominacja w każdej kategorii to już jest gigantyczne wyróżnienie. Jeżeli weźmiemy pod uwagę, że do całej Nagrody Literackiej wpłynęło ponad 700 propozycji, to znalezienie się wśród nominowanych już można traktować jako nagrodę. I od razu z tego miejsca chciałem bardzo serdecznie pogratulować wszystkim nominowanym. I naprawdę wielkie szapoba przed jury, ponieważ no, z roku na rok stawiamy przed Państwem coraz trudniejsze i wymagające zadanie. Bardzo serdecznie dziękuję. Bardzo dziękujemy przewodniczącej Rady Miasta Stołecznego Warszawy Ewie Malinowskiej-Grupińskiej i dyrektorowi Biura Kultury Arturowi Jóźwikowi. Jesteśmy pewni, że Warszawa pozostanie wierna literaturze przez duże L. L jak laureaci, bo przyszedł właśnie czas, żebyśmy po kolei poznawali laureatów tegorocznych nagród. Na początek
proza. W tej kategorii nominowani zostali Piotr Oczko za Pocztówkę z Mokum, 21 opowieści o Holandii, wydawnictwo Znak, Maciej Płaza za powieść Golem, wydawnictwo WAB i Andrzej Stasiuk za Przewóz, wydawnictwo Czarne. Zapraszam autorów na scenę po odbiór pamiątkowych dyplomów. A z pewnością są wśród nas. I zapraszam do nas również przedstawicieli miasta, czyli Dorotę Stasiak i Tomasza Kolankiewicza, którzy te dyplomy wręczą. Pierwsze gratulacje tutaj już między panami. Bardzo dziękujemy. Za chwilę któryś z panów prawdopodobnie tutaj na scenie się pojawi. Ale zanim to się stanie, to poproszę na scenę Elizę Kąską i Karolinę Szymaniak. Właśnie te członkinie jury ogłoszą werdykt w kategorii proza. Zapraszam serdecznie. To jest wyzwanie w tym słońcu mówić. Sobie damy radę. Dobrze, no to czytamy. W pewnych okolicznościach nie da się nie opowiadać. Nie da się nie montować drugiego świata ze wspomnień, gawędy, mitu, pasji. Okoliczności, o których mowa, zaistnieć mogą zawsze. Wystarczy, że historia aktualna przestaje być domem. Piotr Oczko szykuje nam azyl w realno-mitycznej Holandii. Pocztówkę z Mokum da się czytać jako kronikę wypadków miłosnych z kulturą, od której wzięło się symboliczne obywatelstwo. I jest to szczególnie poruszający bonus czytelniczej gry w oczkę, która, podobnie jak gra w oczko, rządzi się cyfrą 21. Miasteczko żydowskie, hasydzi, golem, Żyd wieczny tułacz. Na pierwszy rzut ucha przepis na piękną, artystyczną katastrofę. Maciej Płaza zręcznie jednak nawiguje między tymi rafami. Daje nam świat z języka, językiem wygrzebany, w języku zanurzony i unurzany. Świat Płazy to świat golemiczny z natury, skonstruowany i ożywiony słowem, dający nadzieję, że wobec przemocy słowo i opowieść wciąż mają ocalającą i ocaleńczą siłę. Szczególna jest atmosfera tuż przed wybuchem wojny. Przewóz to jedna z powieści z takim właśnie dreszczem założycielskim. Ale w odróżnieniu od większości z nich nie ma tu kontrastu między ostatnią spokojną nocą a kataklizmem nazajutrz. Brzeg rzeki granicznej, na którym skupia autor swoich bohaterów, podmywany jest już od dawna przez wojnę, okrucieństwo i napięte oczekiwanie. A Stasiuk, jak nikt, potrafi oddać sensualność tej atmosfery. Ale nie o nią tylko idzie. Idzie o rytm, w jakim toczy się opowieść, o rytm wspomnień. Idzie wreszcie o samą granicę i jej rytmy. Bo nie da się ukryć, że to wedle niej orientują się zdarzenia, ludzie i słowa. A my, żyjący w świecie poprzecinanym wieloma bolesnymi granicami, doceniamy szczególnie ten walor powieści. Powieści, która ujęła nas intensywnością swojego niespokojnego nurtu. I tę powieść właśnie postanowiliśmy nagrodzić. Także Andrzej Stasiuk, Przewóz. Zapraszamy do nas na scenę. I przedstawiciela wydawnictwa, wydawnictwo Czarne. Andrzej Stasiuk, laureat, prosimy do nas. Witamy serdecznie. Serdecznymi gratulacje. A, dziękuję. Dzięki. Super, i potem co?
Panie Andrzeju, prosimy o kilka słów. Radości. Nie będzie radości. Napisałem powieść wojenną i jestem zobowiązany. Ta wojna trwa cały czas, zapominamy o niej, a tam naprawdę giną ludzie, walczą moi przyjaciele. Chciałbym, żebyśmy o tym nie zapomnieli, bo to przyjdzie tutaj, jak zapomnimy. Nawet się nie zorientujecie, kurwa, naprawdę. Sława Ukrainie! Bardzo dziękujemy. Andrzej Stasiuk i Przewóz, wydawnictwo Czarny, laureat Nagrody Literackiej Miasta Stołecznego Warszawy w kategorii proza. Czas na kolejną kategorię, poezja, i na kolejnych nominowanych. Tomasz Bąk za O, tu jestem, tom poetycki wydany przez Wojewódzką Bibliotekę i Centrum Animacji i Kultury w Poznaniu. Kolejna nominacja to Justyna Kulikowska, nominowana za Gift z Podlasia. Tu także nominacją może się poszczycić Wojewódzka Biblioteka i Centrum Animacji Kultury. I Ilona Witkowska, Gdzie są moje dzieci? Tom wydany przez Papier w dole, Katalog Press. Zapraszam na scenę po odebranie dyplomów. Dziękujemy bardzo, gratulujemy. W kategorii poezja już za chwilę wszystko będzie jasne, a poetycką laudację wygłosi i laureata lub laureatkę ogłosi Maciej Jakubowiak. Prosimy do nas. Kto tu taki wysoki był? Dzień dobry Państwu. Polska poezja współczesna niespecjalnie ukrywa swoje rozczarowanie kształtem, jaki przybrała współczesność. Media ekstrahują nasze ostatnie zasoby uwagi i intymności. Postpolityczne spektakle wikłają nas w zastępcze konflikty, w których spalamy resztki emocjonalnych zapasów. Technologie za widowiskowymi czarami marami ukrywają uprawiane jak zwykle interesy. A interesy oplotły szczelnie nie tylko cały glob, ale też nasze ciała. Wyraźnie czuć, że coś tu jest nie tak, choć niełatwo byłoby wskazać, co to właściwie jest, bo współczesny świat przede wszystkim jest nieprzejrzysty, przekonuje polska poezja współczesna. Nie jest jasne, kto pociąga za sznurki, do kogo należy głowa, kto trzyma na łańcuchu serwery, jak dopytuje Justyna Kulikowska w Gifcie z Podlasia. Śledztwa w tej sprawie mogą tylko prowadzić do rozczarowującej konkluzji, którą odnotowuje Tomasz Bąk w O, tu jestem. Plączą się systemy na rogatkach dysków. Ilona Witkowska w Gdzie są moje dzieci wyciąga stąd jednoznaczny wniosek. Kontakt jest dziś nieosiągalny. A są przecież jeszcze sprawy bardziej fundamentalne. Więzi mnie genetyka, to z nią się układam, przypomina Kulikowska. Nie ma się co czarować, nie wszystko jest dla wszystkich, stwierdza Witkowska. Statystycznie jesteśmy bezradni, podsumowuje Bąk. Co może poezja w takich warunkach? Czasem sięga po najprostsze środki. Mur to jest mur, bruk to jest bruk, beton to jest beton. To Ilona Witkowska, która oszczędnie rozporządza językiem, żeby zrobić w nim miejsce dla tego, co nieoczekiwane, dla niewielkich epifanii, doraźnych celebracji. A czasem każe po prostu z języka zrezygnować, bo jeśli będziesz długo siedzieć w ciszy, przyjdą do ciebie inne zwierzęta. Poezja może też stanąć do otwartej konfrontacji, nabrać twardości i ostrości, zmierzać do tego, żeby fraza stała się klingą nożyka, jak pisze Justyna Kulikowska, która w innym miejscu dodaje: to nie jest wiersz, lecz akt oskarżenia, to nie jest wiersz, lecz wyrok. Pisanie staje się polem bezwzględnej walki, w której pisząca zmaga się ze swoim narzędziem. Podobno raz wyszła z tego spotkania zwycięsko. Dzierżyła język, aż rozluźnił nacisk. Jest wreszcie strategia uniku, wymierzona w świat, w którym, jak pisze Tomasz Bąk, portale randkowe doskonale wiedzą, że szukasz kogoś, z kim do końca życia będziesz oglądać telewizję. W tej rzeczywistości algorytmicznych determinizmów, który nie pozostawia ani trochę swobody, trzeba pielęgnować wiarę, że pod pewnymi warunkami zdarza się coś, co naprawdę się nie zdarzy.
Takich warunków można szukać wyłącznie w gliczu, w pomyłce, w błędzie, który na krótką chwilę pozwoli powiedzieć: o, tu jestem. Właśnie do takiego niemożliwego miejsca wędruje tegoroczna Nagroda Literacka Miasta Stołecznego Warszawy w kategorii poezja. Otrzymuje ją Tomasz Bąk za książkę O, tu jestem, wydaną przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną i Centrum Animacji i Kultury w Poznaniu. Zapraszam laureata na scenę. Zapraszamy do nas. I zapraszamy wydawcę. Prosimy laureata o kilka słów. Ja uderzę trochę w podobny ton, ale trochę inaczej. AGD. Istnieje jedna specjalna okoliczność, która może skłonić duże sprzęty AGD do opuszczenia gniazda dla niepoznaki zwanego przyłączem. Wyrwane z gniazdka, rzucone światło urządzenia czyniące życie swoich posiadaczy lepszym, wyruszają w długą i niebezpieczną podróż w warunkach niekorzystnie wpływających na ich sprawność i młody wygląd obudowy. A gdy wreszcie docierają na miejsce, po pierwszym jęku zachwytu nie czeka na nie już nic, poza przerzucaniem z kąta w kąt i sprawianiu, że dom na końcu drogi, do niedawna duży i pusty, jest pusty nieco mniej. Ale wierzę w dzień, w którym znów popłynie przez nie prąd. Pęben pralki ze świstem zawiruje, wprawiając świat w wibracje, a sprawcy jednej specjalnej okoliczności trafią przed oblicze sądu. Dzięki. Bardzo dziękujemy, Tomasz Bąk. O, tu jestem. Możemy się spodziewać, że wydarzy się coś niesamowitego. Tak brzmi jeden z wierszy Tomasza Bąka zamieszczony właśnie w tym nagrodzonym tomie. I niech to będzie wstępem do ogłoszenia kolejnej kategorii i nagrodzonych właśnie w niej. Przed nami literatura dziecięca, tekst i ilustracje. W tej kategorii nominowani zostali Marcin Podolec za książkę Bajka i jej gang, wydawnictwo Kultura Gniewu, Katarzyna Jackowska, NMUO i Marianna Sztyma za Tkaczkę Chmur, wydawnictwo Albus, i Maria Strzelecka za Beskid Beskitu Zima, wydawnictwo Libra.pl. Wszystkich nominowanych z nami dzisiaj nie ma, ale zapraszam Marię Strzelecką. W imieniu Marcina Podolca zapraszam do odebrania dyplomu Szymona Holcmana. W imieniu autorek Tkaczki Chmur i Iwonę Wierzbę. I prosimy o wręczenie dyplomów wszystkim nominowanym i ich przedstawicielom. Gratulujemy, dziękujemy bardzo. Wielkie brawa. Laudację dotyczącą kategorii literatura dziecięca wygłosi Agnieszka Sowińska. Od niej właśnie dowiemy się, kto najbardziej zachwycił jury, jeśli chodzi o tę kategorię właśnie. Zapraszam na scenę. Psa Bajkę poznaliśmy w serii komiksów Bajka na końcu świata, w których Marcin Podolec opowiada o świecie po wielkim wybuchu. Czym był wielki wybuch? Nie wiemy. Wiemy tylko, że świat przestał być przyjaznym, bezpiecznym i przewidywalnym miejscem. Ziemia jest wytchnięta, jałowa, wszędzie walają się odpady po ludzkości, połamane drzewa, z niektórych dziur wydobywa się lawa, w innych tworzą się bajora toksycznej wody. Trzeba uważać na trujące wyziewy. Czasami pada deszcz, który potrafi zmniejszyć się do rozmiarów karalucha albo sprawić, że na całej twarzy wyskoczą ci bąble. To świat, w którym przeżyły niesporczaki, gołębie, robale, ogromna puchata ćma, kilka psów oraz zmienokształtny. I przez ten świat w poszukiwaniu rodziców wędruje rezolutna kilkulatka w towarzystwie psa o imieniu Bajka. I choć nie wiemy, jak będzie wyglądać przyszłość naszych dzieci, pociechę niesie myśl, że apokalipsa daje się oswoić dziewczynce z perkatym noskiem i psu ze schroniska. W Bajce i jej gangu Marcin Podolec opowiada historię bajki sprzed wielkiego wybuchu.
To filozoficzny traktat o samotności i pragnieniu, by do kogoś przynależeć. Został tutaj ubrany w kostium wojny gangów, kociego i psiego. Melancholia przeplata się tu z dowcipem, a wielkie pytania o równowagę między wolnością a zależnością z pełnym czułości spojrzeniem na psi los. Beskid Beskitu, Zima, to książka, która z szacunkiem i wrażliwością otwiera drzwi do wielowarstwowej historii Beskitu. Przywraca na ziemię jej prawowitych mieszkańców, Łemków z ich tradycjami, wierzeniami, pieczołowicie odtworzoną codziennością. Wysiedleni podczas tzw. akcji Wisła dzięki Marii Strzeleckiej wracają na swoje ziemię, a ich chyże wypełniają się zapachami, pieśniami, odgłosami codziennej krzątaniny. W kamieniołomach słychać stukanie młotów kamieniarzy, na opustoszałych dziś cerkwiskach rozbrzmiewają dzwony. A do wigilijnego stołu znów zaprasza się gradowników, płenetników, wilki i niedźwiedzie. Świat przedstawiony w książce Marii Strzeleckiej odrzuca perspektywę antropocentryczną, mówi do nas głosami ludzi, zwierząt, roślin, przedmiotów. Budzi tęsknotę za światem, w którym każdy z tych głosów byłby równoprawny. Beskid Beskwitu zachwyca spójnością treści, obrazu i formy. Drzeworyty, na których rozgrywa się warstwa wizualna tej zimowej opowieści, powstały na deskach z beskidzkich drzew, w których słojach zapisana jest złożona tożsamość regionu i którą Maria Strzelecka umie wydobyć i opowiedzieć nam tak, byśmy chcieli stać się jej częścią. To, co nieuchronne, trudno jest ubrać w słowa. Gdy tym, co nieuchronne, jest śmierć dziecka, słowa stają się nieporadne, bezradne. Katarzyna Jackowska-Enemło dokonała rzeczy, zdawałoby się, niemożliwej. Z opowieści o własnej stracie utkała promienną baśń. Trzy zorze w pałacu słońca przędą nić ludzkiego losu i każdemu nowonarodzonemu dziecku ofiarują jakiś dar. Siostrzyczce przypadł dar tkania. Spod jej palców wychodziły krajki, kilimy, chusty, narzuty. Gdy dziewczynka zaczyna chorować, jej braciszek wyrusza do ogrodu złego czarnoksiężnika po złoty owoc, który ma moc uzdrawiania każdej choroby. Udaje mu się, jednak droga powrotna to droga wielkich prób. Musi przepłynąć rzekę smutku, przemierzyć wściekły las i otchłań rozpaczy. Gdy w końcu dociera do siostrzyczki, ta zjada owoc i wyrusza do pałacu słońca, by spełnić swoje największe marzenie – tkać sukienki dla chmur. Wykorzystując elementy tradycyjnej baśni, Katarzyna Jackowska-Enemło w subtelny, kojący sposób przeprowadza nas symbolicznie przez żałobę. Tym, którzy są na to gotowi, pozwala zmierzyć się z utratą, rozpaczą, ze śmiercią. Co najważniejsze, przynosi ukojenie. Katarzyna Jackowska-Enemło ma niezwykły dar snucia żywej opowieści. W jej języku słychać zmieniające się tonacje. Od delikatnych tonów w głosie złóż po przyspieszający bicie serca opis czasu prób, przez smutek tak wielki, że z trudem w nim je toniemy raz z braciszkiem, po radosny, srebrzysty głosik siostrzyczki po zjedzeniu złotego jabłka. Warstwa narracji splata się z poetyckimi obrazami Marianny Sztymy, jak w tradycyjnej tkaninie dwusnowowej, w której warstwy przenikają się, by stworzyć wypełnioną światłem ponadczasową opowieść. A literacka nagroda Miasta Stołecznego Warszawy w kategorii literatura dla dzieci otrzymują Katarzyna Jackowska-Enemło oraz Marianna Sztyma za książkę Tkaczka chmur. Prosimy do nas przedstawicielkę, autorki i ilustratorki, panią Iwonę Wierzbę. I słowo od wydawcy. Proszę Państwa, jestem wzruszona i bardzo szczęśliwa, że Nagroda Literacka Miasta Stołecznego Warszawy znalazła się w rękach niezwykłych artystek o ogromnej wrażliwości. Muszę wyjaśnić, że jestem bardzo poruszona tym, że nie mogły autorki, ilustratorka być tutaj z Wami. No ale bywają takie sytuacje w życiu, że nie da się pewnych rzeczy przewidzieć, ani przesunąć w czasie, stąd ich dotkliwa nieobecność. Dziękuję bardzo jury za wyłowienie z mnogości książek dla dzieci właśnie Tkaczki i pani Agnieszce Sowińskiej za piękną laudację, czułą, mądrą i wrażliwą. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy. Katarzyna Jackowska-Enemło, tekst i Marianna Sztyma, ilustracje laureatki w kategorii literatura dziecięca za Tkaczkę chmur, wydawnictwo Albus, książka, które zostanie z Państwem na długo. Teraz kategoria szczególnie powiązana z Warszawą, książka o tematyce warszawskiej. W tej kategorii nominowani byli Błażej Brzostek za książkę Wstecz, historia Warszawy do początku,
wydawnictwo Muzeum Warszawy, Jacek Leociak, Artur Żmijewski i Zofia Waślicka-Żmijewska za Warszawski Trójkąt Zagłady, wydawnictwo Krytyki Politycznej i Olga Gitkiewicz za Krachelska-Krachelskie, wydawnictwo Dowody na istnienie. Zapraszam na scenę nominowanych po tradycyjne już odebranie dyplomów. A przedstawicieli miasta o ich wręczenie. Tak, proszę tutaj trochę bliżej, tak żeby Państwo byli widoczni, bo tutaj też publiczność nas ogląda. Dziękujemy bardzo. A kto zdobył Nagrodę Literacką Miasta Stołecznego Warszawy w kategorii książka o tematyce warszawskiej, ogłosi członek jury Jarosław Klejnocki, a nagrodę wręczy dyrektor Biura Kultury Artur Jóźwik. Zapraszam panów na scenę i prosimy o werdykt. Panie dyrektorze, proszę państwa, no, nas też, jurorów, cieszy wzrost liczby książek napływających na konkurs. Jeszcze bardziej ucieszyłaby nas także wiadomość o wzroście naszych wynagrodzeń w związku z tym. Proszę państwa, Olga Gitkiewicz, Krachelska, Krachelskie. Z kobiet tej rodziny większość z nas kojarzy przede wszystkim Krystynę, poetkę, która da powstańcom warszawskim wiersz Hej chłopcy, bagnet na broń, a nam wszystkim swój wizerunek, jaki możemy podziwiać w nadwiślańskim posągu syrenki. Ale są też inne. Wanda i Halina, nie mniej ciekawe, intrygujące, a dla niektórych wręcz legendarne. Warszawska nad warszawską historia. O, przepraszam, herstoria. Artur Żmijewski, Zofia Waślicka-Żmijewska, Jacek Leociak, Warszawski Trójkąt Zagłady. Niektóre miejsca czy kwartały naszego miasta tkwią w permanentnym, niewidzialnym na pozór cieniu, nawet w słoneczne, radosne dni. Tak jest z fragmentami ulicy Stawki, tak jest z budynkiem na Żelaznej, czemu świadectwo daje ta książka będąca połączeniem surowego eseju fotograficznego ze stonowanymi i przejmującymi swym understatement esami historycznymi. Substancja miejska przetrwała niejedno życie i służy dziś innym pokoleniom, jakkolwiek ongiś mieszkało w niej czyste zło. Zagłada miała swoich ideologów, planistów oraz wykonawców, ale miała też swoje biura i urzędy, swoje kartoteki, maszyny do pisania i kałamarze. A kształcący się na psychologów studenci Uniwersytetu Warszawskiego niekoniecznie widzą na korytarzach swego wydziału duchy SS-manów władających w tamtych czasach upadku tą nieruchomością. Ta książka może być portalem dla ich wizualizacji ku przestrodze. Błażej Brzostek, wstecz, historia Warszawy do początku. Każda intrygująca historia, także ta przez duże H, może zanudzić, jeśli jest źle opowiedziana. Dobra opowieść ma swój własny rozpoznawalny język, swój zamysł konstrukcyjny oraz swoją dynamikę. Jest niepowtarzalna i pozostaje w pamięci. Jan Amos Komenski ukuł taką regułę, że opowieść, choć on akurat miał na myśli opowieści dydaktyczne, ale to w tym przypadku nic nie szkodzi. Że opowieść należy rozpocząć od tego, co słuchaczowi lub czytelnikowi bliskie, by poprowadzić go ku temu, co dalekie. Adam Zagajewski wyobraził sobie dzieje jako film kręcony przez największego reżysera i w jednym ze swych wierszy napisał: Bóg cofa taśmę. Właściwie wszystko powiedziałem o książce Błażeja Brzostka. W tym przypadku Bóg opowieści, jakim jest autor, cofa taśmę i rozpoczyna swą narrację od dziś, by poprowadzić nas w przeszłość. Pod jego piórem, czy może pod klawiszami jego komputera, narracja meandruje od perspektywy ogólnej ku jednostkowej. Gdy oglądamy miasto oczami żyjących ongiś bohaterów, od klasycznego wykładu popularno-naukowego po reportaż, teatralny dramat i komedię, od poważnej narracji po anegdotę, jest to więc opowieść historyczna, a przecież ze wszechmiar literacka. Czyta się wspaniale i dlatego nagroda przypada autorowi tej opowieści.
Błażej Brzostek, zapraszamy na scenę. Wielkie gratulacje. Chciałbym przede wszystkim pogratulować wszystkim autorom, którzy są tutaj i w ogóle autorom książek. Pisanie książek jest zadaniem bardzo poruszającym, ponieważ książki to, szczerze mówiąc, są jak dzieci. Zawsze tak to postrzegałem. Książka żyje swoim własnym życiem. Może ja jestem jej autorem, ale książka żyje w odbiorze, w tym, co o niej mówią, jak ją czytają inni. W tym sensie ona nie jest moją własnością, a ja nie jestem jej autorem. Dlatego obiecuję, że pogłaszczę książkę na półce i przekażę jej podziękowania. Ale ponieważ książki są jak dzieci, no to jesteśmy też dumni, czasem się wstydzimy i cały czas o tych dzieciach myślimy. I szalenie przeżywamy, gdy one wstępują na scenę i otrzymują różne nagrody. I w tym sensie ja też przeżywam to trochę w ten sposób. Bardzo dziękuję. Dziękujemy bardzo. Błażej Brzostek, laureat nagrody w kategorii książka o tematyce warszawskiej za książkę Wstecz. Historia Warszawy do początku. Wydawnictwo Muzeum Warszawy. Fascynująca lektura, z której dowiedziałam się na przykład, że mieszkałam przez wiele lat w Maczudze, a mi się wydawało, że po prostu w bloku na Sadybie. Polecam Państwu bardzo serdecznie. Spore wyzwanie, bo to dosyć gruba książka. Nagroda Miasta Stołecznego Warszawy od 15 lat, niezmiennie ważna, nobilitująca i prestiżowa, zmienia się, tak jak już mówiliśmy na początku, z duchem czasu i tak jak już wspominaliśmy, wzbogaciła się w tym roku o kolejną kategorię, to komiks i powieść graficzna. Nominowani w tej kategorii są Jakub Topor za Dziadostwo, wydane przez Team of Comics, Wanda Hagedorn i Ola Szmida za Twarz, Brzuch, Głowa, wydawnictwo Kultura Gniewu, oraz Bogus Janiszewski i Max Skorwider za O Choroba, wydawnictwo Agora i Fundacja Iskierka. Zapraszam na scenę wszystkich nominowanych. Nominowani w kategorii, w nowej kategorii nagrody komiks i powieść graficzna. Dziękujemy bardzo, gratulujemy. A członkini jury Anna Kramek-Klicka i Karolina Szymaniak ogłoszą teraz, kto zwyciężył w kategorii komiks i powieść graficzna. Przepraszam, ja założę te okulary tylko dlatego, że strasznie świeci. Dobrze. Teraz będzie w formule, słyszeliście Państwo, to jeszcze raz posłuchajcie o komiksie. I dobrze to, bo to nowa kategoria. Ale to nic nie szkodzi, niech zajmuje trochę więcej miejsca, bo jest właśnie młoda i potrzebuje tego. Młoda w tej nagrodzie, nie w ogóle, bo w ogóle to bardzo stara. Więc w tym wyjątkowym momencie postanowiliśmy wyróżnić trzy bardzo różne projekty. Trzy odmienne konwencje operowania językiem komiksu skierowane do różnych publiczności. Nominowaliśmy komiksy przewrotne i przekorne, na różne sposoby kwestionujące czytelnicze oczekiwania. Komiksy, które pokazują też heterogeniczność i wielogłosowość polskiego świata komiksu, negocjując jego granice. Wszystkie nominowane pozycje łączy zaangażowanie w otaczającą nas rzeczywistość, próby jej oswojenia lub graficzne branie się z rzeczywistością za bary. O, choroba! Bardzo Państwa przepraszam, ale naprawdę o chorobie będę mówić. Wiele jest opowieści o tym, jak działa świat, ale Boguś Janiszewski i Max Skorwider w komiksie O choroba wydawnictwa Agora dowodzą, że można komiks wykorzystać, by opowiedzieć dzieciom i dorosłym o chorobie nowotworowej inaczej. Merytorycznie, z empatią, ale i z humorem. Ach, te zbuntowane gangi limfocytów. Przełamując tabu, jakim jest rak, autorzy udowodnili również, że można napisać i narysować opowieść przewrotną,
przygodową, ale i wiarygodną, bowiem historia komiksowej Adeli i jej choroby, narysowana zadziorną kreską przez Maxa Scorvidera, jest prawdziwa na tyle, na ile prawdziwe są opowieści młodych, chorujących na nowotwory ludzi, których z uwagą wysłuchał Boguś Janiszewski. O choroba, ale książka! Chciałoby się zakrzyknąć za pomysłodawczynią tego projektu charytatywnego, jak pamiętamy, prezeską Fundacji Iskierka, Jolantą Czerniecką-Siwiecką. O choroba! To naprawdę dobry i potrzebny komiks. Dziadostwo Jakuba Topora to, można by zaczepnie rzec, komiks radykalnie kompletny. Ta rock'n'rollowa, męska czy też chłopakowska opowieść z polskiego blokowiska, z samego środka rzeczywistości dziadowskiej, rozpisana jest też na dziadowskie języki. Dziadostwo włazi tu w formę graficzną, którą zresztą autor raz po raz metaironicznie punktuje. To komiks, który ostentacyjnie gwiżdże na rozmaite konwencje robienia komiksu. Drażni oczy czcionką, irytuje kreską i kadrem. Im bardziej zagłębiamy się w świat opowiadany nam przez Topora, tym bardziej rozumiemy, że inaczej nie da się go opowiedzieć i że idzie tu o coś więcej. Absurd, groteska, niechlujstwo i niedoróbstwo są cechami tyleż stylu Topora, ileż bezlitośnie chwytanej przezeń w komiksowe kadry rzeczywistości. Dziadostwo, drodzy Państwo, to naprawdę komiks na miarę naszych czasów. O tym, jak wykorzystać i twórczo przetworzyć intymne doświadczenie zrodzone z gniewu, opowiada memuar graficzny Wandy Hagedorn i Oli Szmidy. Twarz, brzuch, głowa. Komiks wydawnictwa Kultura Gniewu. To opowieść wyrastająca z doświadczenia autobiograficznego Wandy Hagedorn, ale nie autobiografia. To odważna, bezkompromisowa, ale i ironiczna historia napisana z perspektywy dojrzałej kobiety. Tak, 60-letnia kobieta może być bohaterką komiksu. Jest to w dodatku feministyczna, opatrzona cytatami i nawiązaniami do poglądów czołowych filozofek feminizmu, opowieść o dojrzewaniu do radykalizmu, zapis własnych zmagań z opresyjnymi wzorami kultury i przede wszystkim historia ukobiecania, trwającego całe życie procesu społecznej tresury do bycia kobietą. Opowieść o tym, co z ciałem, twarzą i brzuchem oraz głową kobiety robił i robi patriarchat. Najpierw w Polsce, potem w Australii. Jednak memuar Twarz, brzuch, głowa to nie tylko w warstwie tekstowej, ale i wizualnej przebijanie złogów tego, jak kobiety były i są nadal prezentowane. Począwszy od ironicznego przechwycenia różu, o czym świadczy różowa okładka komiksu, po dynamiczną, zaczepną kreskę i oszczędną paletę kolorystyczną wewnątrz, zastosowaną przez Olę Szmidę, która, jak podkreśla, nie rysuje kobiet z okładek, lecz żywe, organiczne postacie. Prywatna rewolta Hagedorn, z którą świetnie współgrają przemyślane rysunki Szmidy, wychodzi tym samym poza doświadczenie osobiste, stawia pytania o totalną rewoltę kobiet. Za śmiałość, bezkompromisowość, radykalizm treści i formy, za wykorzystanie komiksu jako elastycznego medium do prezentowania eseistycznych zagadnień nagradzamy Wandę Hagedorn i Olę Szmidę. Twarz, brzuch, głowa, wydawnictwo Kultura Gniewu. Zapraszamy. Jest z nami Ola Szmida. Tak myślę. I pozdrawiamy Melbourne. Oczywiście. I Wandę Hagedorn. Kwiaty wyślemy do Australii. Chciałam bardzo podziękować za tą nagrodę. Nie spodziewałam się jej. Przyszłam specjalnie na różowo. Nie wiem, czy to widać. Ale chciałam powiedzieć, że kocham różowy kolor.
I chciałam podziękować bardzo Wandzie za to, co napisała i za nasze rozmowy o tej historii. Szymonowi z wydawnictwa Kultura Gniewu, który wydał ten komiks i wierzył w niego. I w ogóle chcę podziękować mojej mamie i całej mojej rodzinie i mojemu partnerowi, który mnie wspiera. Oraz chciałam podziękować sobie, swojemu ciału, ponieważ gdyby nie moje ciało, to by mnie tutaj nie było. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy. Takich powieści graficznych powinno powstawać jak najwięcej, tak napisał jeden z czytelników i po prostu życzymy sobie, żeby tak właśnie było. A na razie brawa dla Oli Schmidy i dla Wandy Hagedorn, która, tak jak już wspomnieliśmy kilka razy, jest w Australii. Może nas ogląda i cieszy się z nagrody. W Australii 8 godzin wcześniej jest, czyli około 3 nad ranem. A u nas jest, proszę Państwa, 18.55 i to jest właśnie moment na kategorię szczególną dla Nagrody Miasta Stołecznego Warszawy. Warszawski twórca to wyróżnienie z Warszawą związane w sposób wyjątkowy. A Warszawa powinna być dumna, że laureatami tego właśnie wyróżnienia byli chociażby Hanna Krall, Józef Hen czy Eustachy Rylski. A dzisiaj poznamy kolejnego laureata lub laureatkę. Kto nim jest, kto nią jest, to ogłoszenie werdyktu poproszę przewodniczącą jury Justynę Sobolewską, a nagrody wręczy przewodnicząca Rady Miasta Stołecznego Warszawy Ewa Malinowska-Grupińska. Zapraszamy do nas na scenę. Dzień dobry Państwu. W zeszłym roku, chciałam przypomnieć, Nagrodę Twórczyni Warszawskiej otrzymała Jodna Rudniańska. I tutaj nie będzie długiej laudacji, po której dopiero okaże się, kto jest warszawskim twórcą, tylko opowiemy od razu. W tym roku warszawskim twórcą Nagrody Warszawskiego Twórcy został nagrodzony Piotr Zomer. Zapraszamy. Chyba nie będziesz musiał tak dźwigać, najpierw dźwigać. O matko, to ciężar. Nie, to nawet nie jest. Dziękuję bardzo. Super, dziękuję. Ja chyba uścisnę rękę. Dobra. Chyba nic innego mi nie podoba. Mogę cię uściskać też? Tak. Ale chyba musimy... To teraz laudacja. Tak, 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 tak. Twórca warszawski może nam pokazać to miasto od zupełnie innej strony. Tak jak Piotr Zomer, poeta, eseista i tłumacz, który urodził się w Wałbrzychu, studiował w Warszawie, mieszkał w Otwocku i w Sulejówku, czyli pod Warszawą, jak w wierszu Mieszko. To gdzie byśmy mieli zamieszkać, ni stąd, ni zowąd po półwieczu, tacy okropnie spod Warszawy? Podwarszawskość jest kluczowa. Bo nie ma warszawskości bez podwarszawskości. Warszawa wsiada w kolejkę i jedzie linią otwocką, jak u Białoszewskiego. Warszawa rozpycha się, pochłania kolejne stacje i miejscowości, a one mają swoje historie, jak ulica Warszawska w Otwocku. Warszawska, łączniczka między Sosnami Śródborowa a wiklinowym brzegiem rzeki Świder, nie musiała się nawet zbroić w dziejową cierpliwość. Na warszawskiej, na niskim, piaszczystym nasypie przed torami płonęły złote dziewanny. To jest tekst z budynku dworca. Stąd wyjeżdża się i dojeżdża, a co kiedy ostatni pociąg odjedzie? Jak w wierszu Komunikacja. Nie będziesz przecież teraz wracać. Zabradziarzyło się. Warszawa podwarszawska jest w ruchu. To też jak stałem, kopnąłem się za pijanym Jaśkiem do Warszawy taksówką, bo już wyszedł oknem z drugiego piętra i zatrzymał się na podwórzu, na Mokotowskiej. Wiersz Suchy Mech. Pod warszawską jest przelotowa, wychylona ku pociągowi, skupiona na czasie, przyspiesza, idzie dziarsko, tak jak wiersze Zomera, który opublikował kilkanaście książek poetyckich, między innymi W krześle, Pamiątki po nas, Czynnik liryczny, Piosenkę pasterską, Dni i noce, a w tym roku Lata praktyki. A jeszcze były po drodze wybory wierszy, zbiory szkiców, Smak detalu po stykach, kolekcja wiosenna i były też nagrody, między innymi Fundacji imienia Kościelskich i Nagroda Poetycka Silesius. Piotr Zomer od lat wykonuje krecią robotę, wprowadzając do polszczyzny poezję amerykańską, irlandzką i angielską. Tłumaczył między innymi Johna Ashberego, Johna Berrymana, Johna Cage'a, Roberta Lowella, Franka O'Hare, Jamesa Skylera. Wydał kilka antologii.
Między innymi znakomity zbiór O krok od nich, przekłady z poetów amerykańskich. A w ostatnich latach osobne książki z przekładami. Czarca Reznikowa, Co robisz na naszej ulicy? I za ten przekład otrzymał Nagrodę Literacką Gdynia. I Keneta Kołka, 1000 sztuk awangardowych. Szkic o Reznikowie zatytułował Obywatel Przechodzień. I pisał tak, ma to sens chodzić drogą, którą się mniej więcej zna i patrzeć na znajome miejsca od nieco innej strony. Nic nie będzie dokładnie takie jak wcześniej i nic nie będzie nazwane tak jak poprzednio. Nowy Jork Reznikowa nakładał się na Warszawę, oglądaną z tramwaju numer 9, w którym go czytałam. Piotr Zomer przez lata wysiadał z kolejki na stacji Powiśle i szedł na ulicę Kozią do redakcji Literatury na Świecie, którą kierował od 1994 roku aż do 2022. Warszawa ma szczęście, że na Kozie jest to centrum kreciej roboty. Chciałabym więc przy okazji podziękować ci za te wszystkie lata na Koziej. Mam coś powiedzieć. Bardzo proszę. Wiecie państwo, ja nawet sobie napisałem jakieś parę zdań, tak zupełnie na wszelki wypadek. Zupełnie nie wiedziałem, że cokolwiek mi grozi, ale znam swoją wartość i pomyślałem, że na wszelki wypadek napiszę. Nie wiem, czy to się nadaje, ale wyczytałem w internecie, że ta nagroda to jest nagroda za całokształt. Pomyślałem sobie, że jak to jest za całokształt, to ten cały kształt musiał się podobać. Kłopot polega na tym, że mnie się podoba moja żona, całokształtnie. Mnie się podoba jeszcze parę osób całokształtnie. Natomiast jeśli o siebie samego miałbym zahaczyć, to nie wiem, czy się zdołam przekonać do całego kształtu własnego. Nie wiem zresztą, czy będę próbował, bo ten kształt świata, tak, do którego tak miłośmy się przyzwyczaili, tak się rozwala krok za krokiem i może coś z tego jeszcze będzie. No może ja nie muszę siebie bardzo lubić, bo jestem spod Warszawy, tak jak Justyna powiedziała, więc ja przeczytam państwu te kilka zdań. Jako osobie, czy ja mogę włożyć okular? Prosimy bardzo. Dziękuję bardzo, to było strasznie miłe z pani strony, dziękuję bardzo. Jako osobie z głębokiej warszawskiej, podwarszawskiej prowincji, znającej od podszewki nawet słynne z kiełbas miasto Karczew, w dodatku jako twórcy teraz, jak to państwo mnie z nadmierną uprzejmością nazwali, wiadomo mi, że za niezgodę na włączenie gminy Sulejówek do tak zwanej Wielkiej Warszawy stoi głęboko uwewnętrzniona intencja niedopuszczenia mnie do stołecznego miasta. To jest w ogóle 1 kilometr od granicy Woli Grzybowskiej. W samym Sulejówku wciąż jednak nierozwiązany pozostaje problem ulicy Moniuszki, najbardziej nabrzmiały w czasie pory deszczowej, ale i w okresach suszy też dający się we znaki. Chciałbym podziękować stosownym organom, że z chwilą obecną sprawa ulegnie natychmiastowemu przedawnieniu. Jak to jest w obyczaju, korzystam również z okazji, by pozdrowić krewnych i znajomych. Nie mam ich zbyt wielu, bo albo wymarli ze zgryzoty, albo nie przyznają się do mnie. Nie przychodzili nawet na dechy w Wólce Mlącznej, kiedy wiedzieli, że nadejdę z kolegami Wieniem, Mikusiem i Adamem. Pani Justynie Sobolewskiej i całemu gremium, które wydaje tak trafne decyzje, jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję. Dziękujemy bardzo, gratulujemy. Piotr Zomer, laureat w kategorii warszawski twórca. Lata praktyki, to tak jak mówiła Justyna Sobolewska, najnowszy tom wierszy Piotra Zomera. Wielkie gratulacje raz jeszcze i wielkie podziękowania dla wszystkich państwa, dlatego że nasza uroczystość już zmierza ku końcowi. Zapraszam teraz do pamiątkowego, jak to zwykle bywa na takich uroczystościach, zdjęcia wszystkich laureatów, wydawców nagrodzonych książek i władze miasta.
Kto się poczuwa, w której kategorii jest, zapraszam. Bo to jest naprawdę, proszę Państwa, czas dla fotoreporterów. Bardzo prosimy jury również. Zaraz rozciągniemy tę scenę. To ja w tym momencie, kiedy Państwo się ustawiają do fotografii, to może ogłoszę, że jutro będzie czas na bardziej... Zapraszamy na scenę. A tu wszyscy tak kurtuazyjnie. Za chwilę będziemy się też wszyscy, ci, którzy będą chcieli, ściskać oczywiście, ale teraz zróbmy zdjęcie, bardzo proszę. Jury jest niezdecydowane, widzę, żeby wejść na scenę. Bardzo prosimy. Władze miasta, pani przewodnicząca, panie dyrektorze. Pozdrawiamy cały czas bulwary i wszystkich, którzy na bulwarach nas oglądają i słuchają i cieszą się z tegorocznych werdyktów. Dobrze, to Państwo się ustawiają do zdjęcia. A ja, korzystając z tej chwili, ogłoszę jeszcze coś ważnego, mianowicie jutro będzie można się z laureatami niektórymi Nagrody Literackie Miasta Stołecznego Warszawy spotkać. Zapraszamy też Panią oczywiście do zdjęcia. Jest miejsce, tak. Ja z tym moim ogłoszeniem trzeci raz może się uda. A to jest ważne ogłoszenie. Ale to w takim razie teraz się ustawmy do zdjęcia. Bardzo dziękujemy. Myślę, że będzie jeszcze czas na fotografię. Bardzo dziękuję Państwu wszystkim. Dziękuję Pani. I ja też bardzo dziękuję, Panie Piotrze. Ale ja jeszcze mam ogłoszenie. Dziękuję Pani Przewodnicząca. Ja teraz jeszcze ogłoszę, bo jutro tutaj niedaleko na tym placu przed Muzeum nad Wisłą odbędą się spotkania. Spotkania z laureatami jutro o 14:00 spotkanie z laureatem książki o tematyce warszawskiej, czyli Błażejem Brzostkiem. Poprowadzi to spotkanie Maciej Jakubowiak. O 15:00, proszę Państwa, siły połączą poeci, czyli Tomasz Bąk i Piotr Zomer. To spotkanie poprowadzi Justyna Sobolewska. O 16:00 komiks i powieść graficzna, czyli Ola Szmida oraz literatura dziecięca Katarzyna Jackowska. NMU jutro się pojawi, także to jest ważna wiadomość. Rozmowę poprowadzi Agnieszka Sowińska. Już się zrobiło tak trochę nieformalnie, ale ja jeszcze formalnie bardzo dziękuję, bardzo gratuluję wszystkim nagrodzonym. Podziękowania oczywiście dla jury za bardzo ciężką pracę i za odwagę w podejmowaniu trudnych czasami wyborów i decyzji. I zapraszam teraz wszystkich nominowanych autorów do zejścia na bulwary, bo myślę, że są tutaj osoby, które czekają na Państwa i które trzymały za Państwa kciuki. To są oczywiście czytelnicy. I bardzo wszystkim Państwu, którzy z nami byli tutaj właśnie na bulwarach, dziękuję. Dziękuję tym, którzy oglądali uroczystość poprzez różne nowoczesne streamingi. Dziękuję publiczności, wydawcom, nominowanym. Dziękuję. A jeszcze jest ważna informacja, że tutaj te wszystkie nominowane i nagrodzone książki można kupić. Na bulwarach jest takie stoisko, także być może będzie też okazja, żeby zdobyć autograf swojego ulubionego autora. Dziękuję. Oczywiście też, i teraz będzie oficjalnie znowu, tym wszystkim, bez których ta uroczystość by się dzisiaj po prostu nie odbyła w takiej oprawie nadwiślańskiej pięknej, czyli Miastu Stołecznemu, Warszawie, Radzie Miasta, dwutygodnikowi Onetowi i Stołecznej Estradzie za muzyczną oprawę. Dziękujemy i jeszcze poprosimy Szymon Ziółkowski Trio. Dziękuję Państwu. Marta Perchuć-Burzyńska. Miłego, dobrego wieczoru literackiego Państwu życzę. Dziękuję bardzo.